Mamy 27 grudnia, z tego co dobrze widzę, patrzę sobie teraz w kalendarz, co oznacza, że jesteśmy po Wigilii, po prezentach i po mamy prawdopodobnie, większość z was, waszych rodziców było u mnie z tego co widzę, pusty portfel. No nie taki cały pusty, ale jeszcze uzbrojenie na Sylwestra tam jakieś jest. Moniona przeznaczona na Sylwester, na ładunki wybuchowe i trunkowe. Zrobimy z tego osobny filmik, jak wyzdrowieję, bo póki co na razie patrzę w moje okno i na dworze na termometrze 6 stopni, śniegu nie ma, tak jak nie było, niedługo to będzie, bo będą pod moim domem, to banany będą rosnąć w takim tempie. Miami Vice, niedługo okularki, wiecie, koszulka w stylu tego detektywa z tego, kryminalne zagadki. Miami będę niedługo sobie, wiecie, kapreletem śmigał, bo w takim tempie, popatrzcie, 27 grudnia, tu ciepło, praktycznie można sobie w sweterku wyjść, no. Coś niesamowitego, widać, że klimat się ociepla, ale zostawmy ten temat. Ja nie jestem Pogodynka, nie jestem Jarosław Kret, ja jestem Gromiasty i zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku na waszych ekranach. ACR, powiedziałbym, że upadkowy, ale to jest MW2, to powiemy co? To jest MW3, to powiemy, że to złoty, ACR złoty. Mi się bardziej podoba nazwa MW2, znaczy ACR upadkowy, nie wiem czym, tak jakoś, ale mówimy, że to jest ACR złoty, tak brzmi bardziej, tak wiecie, wypasiony, także ACR złoty na waszych ekranach. O czym dzisiaj sobie pogadamy? Nie będzie dzisiaj live streama, bo wyglądam jak zombie. Oczy przekrwione, nos czerwony jak tego renifera tam z Mikołaja, co ty ciągnie prezenty dla was. Także pogadamy sobie dzisiaj będzie tylko zwykły komentarzyk. Jeszcze takie wspomnienie, jak wiecie, na pewno Mira zamknął swój kanał. Mam nadzieję, że chłop jeszcze do nas wróci, miał spoko komentarze, mimo że pojechaliśmy ostatnio kiedyś sobie po bandzie i nasze kontakty nie były halo, ale to szkoda chłopa, dobre filmiki robi, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci, będzie co można oglądać. Dobra, co dalej? Powiemy sobie dzisiaj o patchu, powiemy o tym patchu, który tak wszyscy głośno zapowiadali na portalach polskich i zagranicznych, co Activision się chwalił, że udostępnił nam nowy patch, że przeprasza za błędy, więcej nigdy tego nie będzie, odmówił, przeczytał moje 10 przykazań gracza FPS i postanowił wydać patch na PC, na Xboxa i na konsolę. Mianowicie chodzi mi o tą broń, którą właśnie wezmę. FMG 9 Akimbo. To jest broń dla zawodowców, broń dla prawdziwych nobów. Pokażę wam dzisiaj, jak ta broń we właściwych rękach potrafi się spustoszenie. Oczywiście ten filmik to możecie potraktować go jako pokazowy. Ja tego sobie tej broni specjalnie nie chciałem użyć. Nie wiedziałem, że koleś będzie miał akurat FMG 9 Akimbo. Ale powiem wam szczerze, wziąłem kiedyś tą broń specjalnie, tak ustawiłem sobie, żeby nagrać tą broń i wyciągnąłem wynik 42-5. To naprawdę broń sieje spustoszenie i ta broń, powiem wam szczerze, w niepowołanych rękach naprawdę może ostro udupić drużynę. Daj Boże takich 5 FMG 9 Akimbo z przeciwnej drużyny uzbierać takich 5 typa. Powiem wam tylko jedno, mamy przesrany. Także jak widzicie, ten patch, który nam tak głośno zapowiadali, że będzie balans broni, że już nie będą ludzie używać tego FMG 9 Akimbo, że nie będzie warto. Podobnie jak miało to miejsce ze Spazem 12. Spaz 12 w MW2 był overpower, potrafiło się taką siekę siać, jak się wchodziło do budynku. Zapowiadali, że tego nie będzie w MW3, to już się akurat udało, ale już FMG 9 zapomnieli, że ludzie ze Spaz 12, ze Spaza 12, z Glocków 18 przerzucą się na FMG 9. Troszkę dłuższa, może z taką kolbą, ale co tam dla nich, prawda? Oni zarobili sobie miliard dolarów na takich nubkach jak my, którzy poszli wiernie, pobiegli do sklepu z nadzieją, że w końcu dostaną bardzo dobry produkt po niewypalonym Black Ops sicie, ale lecz niestety jednak tak do końca nie wyszło. Troszkę słów krytyki ode mnie, także ta gra zasługuje. Nie może być cały czas tacy, że jest super, bo konkurent Battlefield 3 naprawdę nie spał i gra wygląda wyśmienicie. Zresztą zapewne sami graliście, były święta Mikołajki. To już na pewno macie ją na kompach i to ostro tam gromicie. Także ten patch gówno nam dał, no przepraszam gówno. Ktoś może się ze mną kłócić, numerki zmieniło. W menu głównym po prawym dolnym rogu zostały zmienione numerki wersji, także to jest ta jedna zmiana, no chyba że jakieś tam pliki ukryte były jeszcze. Ja wiem do czego to były pliki, ja wam powiem do czego to były pliki tego patcha. Te pliki do patcha to były pliki DLC. Bo okazało się, że miliard dolarów dla nich zarobionego z Call of Duty to jest za mało. Także w styczniu ukaże się kolejne DLC, prawdopodobnie będzie kosztować 50 zł na nasze, czyli jakiś, jak mamy teraz euro po 4,50, jakieś 12 euro. No liczmy, że Steam jakoś to początek roku po świętach ludowych zyskali, także za 10 euro dostaniemy
kolejnego patcha dostaniemy kolejnych 5 mapek, z tego dwie z MW2, jedną na pewno ze Skoda 4, no chyba że zmienią jeszcze opcje i wrzucą nam jakieś inne mapki, ale to okaże się w styczniu, także miliard dolarów jest za mało, żeby wydać nowego patcha poprawnego i zminimalizować balans broni, jaką jest FMG9, aby nubki takie po serwerach jak ja w tym filmiku nie mogły nią poprawnie gromić. Także dzięki za obejrzenie tego filmiku, troszkę głos przypity, ale to pewnie wina tego Desperadosa z świąt, także trzymajcie się ludziska, strzałeczka jest mocna.